Witajcie serdecznie widzowie kanał BetClick Polska, Recha, siemano. Na szczęście jesteśmy na fotelach, więc nie będę musiał tak stać jak przy Marcinie Gortacie, tylko wszystko w jednym wzroście. Bitwa o południe tuż, tuż. Tym razem odlotowa edycja 2x2. Co pomyślałeś, kiedy pierwszy raz usłyszałeś, że Pueblos i Mateusz będą organizowali tym razem walkę w dwójkach? Znaczy przede wszystkim to byłem podekscytowany i podjarany, że będę rozstawiony na takiej bitwie, bo to też zawsze było jakieś moje marzenie. A w mojej głowie się zanosiło na to w Polsce. Dawno nie było takiej dużej bitwy dwójek na wypasie. I fajnie, że Paweł w końcu wpadł na pomysł, żeby to zrobić i zrobił to chyba z najgrubszą obsadą w historii polskiego freestylu, zahaczającą może gdzieś tam o bitwę o Pitos, ale wydaje mi się, że takiej obsady, jaką ogarnął Pueblos na tę edycję, w tak dużym klubie z tak dużą publiką jeszcze nie było, także mega się jaram. Recha i Szyderca w jednej parze, jak do tego podchodzisz? Sam jakby byłeś za tym, żeby być za Szydercą, czy po prostu tak cię wstawili i musisz się do tego dostosować? Trochę tak, trochę tak. Przede wszystkim z Szydercą bardzo się lubimy, to był taki główny klucz chyba dla tego, jak Pueblos wybierał zawodników albo proponował pary, żeby zawodnicy się lubili, mieli ze sobą spoko vibe. Mamy bardzo punchline'owy duet. Ja mam taki pomysł na siebie, żeby troszeczkę odbić od tych punchline'ów, troszeczkę bardziej się skupiać na tym, co się dzieje na bitwie, być takim śmiesznym, scenicznym, a Szyderca, żeby leciał swoje i kosił te swoje pięciokrotne znaczenia, których nawet ja czasami nie rozumiem, ale generalnie się jaram. Nie? No tam terabajty w mózgu to szybko pracują. Pamięć RAM, kurs na Was w tym momencie na BetClicku 10. Uważasz, że przesadzony, adekwatny czy za duży? Czy za mały? Ciężko mi powiedzieć tak liczbowo. Widziałem, że jesteśmy czwartym duetem do zwycięstwa. Po Filipku, Milu, Edzio, Koro, Bober Narys i my jesteśmy czwartym duetem. Nie wiem, czy aż tak wysoko na 10, ale myślę, że tak na czwarty duet, który ma jakby czwarte największe szanse na zwycięstwo, bym nas wyceniał. Ale myślę, że jesteśmy w stanie zaskoczyć i liczę, że ludzie się trochę podjarają, że zobaczą Szydercę na bitwie, bo go bardzo dawno nie widzieli. Ja też się na pewno tym podjaram i będę się pewnie, myślę, że będę się czasami cieszył jego punchline'ami na scenie tak samo jak publika. Który cross, czyli która para twoim zdaniem będzie najbardziej takim największym czarnym koniem i najbardziej czekasz na ich połączenie? No bo na przykład, nie wiem, Fifi z Milu albo Narys z Boberem to jest coś, no ciężko nawet sobie czasem wyobrazić, jak to może brzmieć w połączeniu, nie? W dwójkach. No Fifi Milu to jest straszne w ogóle, jak to pierwszy raz usłyszałem, mówię, nie no, to jest jakaś przesada, to po co my tam jedziemy? Potem pomyślałem, nie no dobra, może nie będzie tak źle. No Fifi Milu jest kompletny, to jest duet taki na maksa kompletny, bo jest Milu taki styl, flow, styl, punchline, takie bardziej z tej gałęzi przekminionych i Filipek punchline z tej gałęzi killerów chamskich. Bober Narys, czyli duet taki śmieszkowy. To nie jest duet, który się jakby uzupełnia, tylko duet, który jest w jednej konwencji. Też jak ja z Szydercą, a takim czarnym koniem to jest duet moim zdaniem Ksywa Koziołek, który sam w ogóle kiedyś wymyśliłem i im powiedziałem, żeby zrobili, bo też się fajnie uzupełniają, są chamscy, tylko trochę na inny sposób. I to jest chyba taki czarny koń. No i fajnie, jestem bardzo ciekaw też, jak Pierdolce się zaprezentują, nie? No ja jestem zadymiście podjarany, że oni wracają, bo dawno ich, ostatni raz ich słyszałem chyba na tych bitwie dwójek, co na WBW było. Tam nie wiem, czy później występowali, ale brakuje mi jednego duetu. Mam nadzieję, że Pueblos to usłyszy. Syn Młynarza, syn Wędkarza, mam nadzieję, że się pojawią na tej scenie i będą mieli jakiś swój performance, nie? Ja bym taki ekstra fight zrobił, nie? Syn Młynarza, syn Wędkarza versus Magazynier i kogoś tam jeszcze. I kałach, tak. Trzeba pomyśleć o tym, nie? Co tam jeszcze? A propos Pierdolców, to jest też taka faza, że często jak mówię ludziom, że nie wiem, freestyluję czy coś, to oni mówią, aha, spoko, to widziałem syn Młynarza Kałach i Pierdolce właśnie walkę, nie? Także, no. Na takich totalnych freaków to jest zabawa, no, śmiać się można od pierwszej do ostatniej sekundy bitwy, nie? Bez kitu, tylko to była tak jednorazowa i unikatowa walka, którą wtedy mieli, że nie wiem, czy to jest do powtórzenia, ale liczę na to, bo lubię chłopaków, mam nadzieję, że będzie spoko tak samo jak wtedy. Tym Impeus, najwięksi underdogowie, aż kurs 50. To trochę za dużo. Też moim zdaniem, ale może po prostu, żeby zagrać chłopakom na nerwach i ich zmotywować. No może Peus będzie ze zdenerwowania jeszcze wyżej skakał niż potrafi, nie? Jest taka szansa. Nie wiem, jak on to robi w ogóle boję się, jak on tą całą energię, którą ma na prowadzeniu, przekonwertuje na walkę, bo chyba mamy mieć z nimi walkę otwarcie, to ja będę gardę trzymał, jak będę z nim walczył. Tak, chyba Kukej prowadzi teraz bitwę, nie? Myślisz, że... ja myślę, że ogólnie ma wysoko postawioną poprzeczkę, bo publika bitwy mega się zżyła z Peusem i z tym jego stylem prowadzenia. Jak byś widział ogólnie Kukeja w tej roli teraz, nie? Na BOP?
Kuki ma taki gen showmana, bo go znam, to jest fajny, taki śmieszny gościu, który umie też porwać publikę. Widziałem kilka bitew, które prowadził. Fajnie jakby był sobą, nie próbował być Peusem, bo Peus w swojej roli takiego gościa, który robi show, jest takim świrem, wariatem i skacze po każdym punchline, nawet jak jest głupi i bez sensu, jest niezastąpiony. Myślę, że Kuki może wnieść trochę inną stylistykę, ale też fajną, tylko trochę inną i żeby też ludzie od niego nie oczekiwali, że będzie takim wariatem, bo on chyba aż taki nie jest, nie? Ale myślę, że będzie spoko. Niedawno ogłoszony Warga też w jury, co sądzisz? Bardzo fajny ruch, bo musi być jedna taka osoba. Co się nie zna. Co się nie zna, tak. Co będzie losowała albo tam szeptała na ucho. Kto lepiej wygląda. Kto lepiej wygląda, nie? Ale to jest gość, który może się nie zna na freestylu, ale się zna na poczuciu humoru na pewno. I jest śmieszny, nie? Także myślę, że spoko wybór, fajnie. No, czekamy na to. Jakieś jeszcze smaczki może nam tu podpowiedzieć szefu zza kamery? Zgadnijcie, jaki jest ulubiony freestylowiec w waszym show. Dostaliśmy pytanie, żeby zgadnąć, jaki jest ulubiony freestylowiec Wargi. Ja pierwszy, ale nie odpowiada. Ja mówię syn młynarza, a ty? A ty to znowu czter. Jezu, nie wiem, a to jest jakieś podchwytliwe pytanie? W ogóle nie? No to Bober. Syn młynarza. O, syn młynarza. Kogo ulubionym freestylowcem? W sensie, no właśnie, no. Kurczę, no. No to co, Recha, czekamy na bitwę. Zapowiada się fajnie, jest już sold out. Także pozostało wam, widzowie, oglądać na YouTube, nie? Na YouTube. Albo w klubie. No, sold out jest w klubie, więc musicie tylko przez komin się dostać, ale tak to spoko. Ogólnie w pierwszą stronę się łatwo wydostać, co ostatnio widzieliście, bo Ferrari wyszedł, więc może w drugą komuś się też uda. No jak teraz to się, może będzie takie miejsce w klubie, że ci co będą uciekać przed walkami, będzie można się z nimi wymienić, nie? Oby tak było. Pomyślcie o tym. Dzięki, siema. Dzięki, można. Elo.